Dzień dobry, jest to film dotyczący historii w klasie siódmej i dzisiejszy temat to narodziny faszyzmu. Dlaczego we Włoszech narodził się faszyzm? We Włoszech, podobnie jak w innych krajach europejskich, po I wojnie światowej wzrosły nastroje nacjonalistyczne. Kryzys gospodarczy, pociągający za sobą falę bankructw, inflacja i bezrobocie, sprawił, że radykalizowały się poglądy zubożałych ludzi i odwracali się oni od idei rządów demokratycznych. Ponieważ rządzący nie potrafili poradzić sobie z narastającymi problemami społecznymi, na tym zyskiwali dyktatorzy, wskazujący winnych trudnej sytuacji, domagający się radykalnych rozwiązań i gwarantujący, że pod ich rządami sytuacja ekonomiczna szybko się poprawi. We Włoszech dochodziło do tego jeszcze rozczarowanie skutkami wojny. Duże straty wojenne nie zostały wynagrodzone większymi zdobyczami terytorialnymi. Ofiarami złej sytuacji gospodarczej byli dawni żołnierze, czyli weterani, kombatanci, wśród których panowało duże bezrobocie. W 1919 roku działacz socjalistyczny, Benito Mussolini, wykorzystał te nastroje i założył Związek Włoskich Kombatantów, który w dwa lata później przekształcił się w Narodową Partię Faszystowską. Zapytacie, czym był faszyzm? Był to zbiór poglądów politycznych, połączenie nacjonalizmu, militaryzmu i antykomunizmu. Występował przeciwko liberalizmowi i demokracji, ale najbardziej wrogo odnosił się do komunizmu. Członkowie partii tworzyli zbrojne bojówki faszystowskie, zwane od koloru ich mundurów czarnymi koszulami. Ich celem było zastraszanie, rozbijanie demonstracji innych organizacji i niszczenie ich siedzib. I w tym klimacie doszło do marszu na Rzym. W październiku 1922 roku Mussolini dał znak do przejęcia władzy siłą. Tysiące czarnych koszul ruszyły na Rzym, stolicę kraju. W ten sposób Mussolini zmusił króla Włoch, Wiktora Emanuela III, do powierzenia sobie misji tworzenia rządu. Jako premier Mussolini umacniał swoją władzę poprzez zakaz działalności innych partii. Organizacji społecznych i związków zawodowych. Przywódca partii opozycyjnej, socjalista Giacomo Matteotti, został zamordowany przez bojówkarzy faszystowskich. Traktaty Laterańskie. Faszyści byli wrogo nastawieni do kościoła katolickiego. Jednak zmiana poglądów nastąpiła w 1929 roku, kiedy to Mussolini postanowił wykorzystać władzę i autorytet papieża Piusa XI. By zdobyć przychylność społeczeństwa. Do tego celu posłużyło zawarcie z papieżem traktatów laterańskich, na podstawie których powstało Państwo Watykan. W ten sposób zakończył się spór z papiestwem, trwający od zjednoczenia Włoch. Rozwój nazizmu w Niemczech. W Niemczech, na ogromny kryzys gospodarczy po wojnie, nakładała się jeszcze konieczność zapłaty odszkodowań państwom Ententy. Znajdujące się w niezwykle trudnej sytuacji społeczeństwo łatwo ulegało radykalnym hasłom głoszonym przez przywódcę nazistów Adolfa Hitlera. Swoją ideologię, zwaną narodowym socjalizmem, w skrócie nazizmem, Hitler przedstawił w swojej książce Mein Kampf czyli Moja walka. Nazizm zakładał, że Niemcy należą do rasy panów czyli nadludzi. Którzy mają prawo poszerzać swoją przestrzeń życiową o ziemię znajdujące się na wschodzie Europy, a nawet zdobyć panowanie nad światem. Naziści otaczali kultem przywódcę partii jako wodza, tzw. Firera. Hitler za klęskę Niemiec w I wojnie światowej obwiniał Żydów. Antysemityzm, czyli wrogość wobec Żydów, uważanych przez nazistów za podludzi, był jednym z założeń nazizmu. Podobnie jak faszyści, naziści byli wrogo nastawieni do komunistów. Na początku lat dwudziestych Hitler założył partię zwaną Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza czyli NSDAP. Wspierany przez rozczarowanych weteranów dążył do przejęcia władzy przez zamach stanu. W listopadzie 1923 roku zorganizował pucz w Monachium, jednak próba przejęcia władzy zakończyła się niepowodzeniem i uwięzieniem Hitlera, co tylko przysporzyło mu popularności. Duże znaczenie w o władzę miały używane przez Hitlera oddziały szturmowe SA do walk ulicznych z bojówkami innych partii i rozbijania wieców przeciwników politycznych. Kryzys gospodarczy bardzo mocno dotknął Niemców i doprowadził do chaosu w państwie, z którym rząd sobie nie radził. Nastroje społeczne radykalizowały się. Wykorzystał to Hitler, fałszywie obwiniając Żydów o załamanie gospodarki. W ten sposób NSDAP, dając ludziom kozła ofiarnego, obiecując rozwój gospodarczy, odzyskanie utraconych ziemi i powrót dawnej potęgi, szybko stała się najsilniejszą partią w Niemczech. I przechodzimy do konsekwencji przejęcia władzy przez Hitlera w wyniku wyborów. Adolf Hitler w styczniu 1933 roku został kanclerzem Niemiec i zaczął stopniowo podporządkowywać sobie cały kraj. Zlikwidował swobody obywatelskie i wszystkie partie oprócz NSDAP. W 1934 roku rozprawił się w sposób bezwzględny ze swoimi przeciwnikami w gronie własnej partii podczas tak zwanej nocy długich noży. Dokonał tego przez nową organizację SS pod kierownictwem Henrysia Himmlera. Pełnię władzy Hitler zdobył po śmierci prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga, łącząc funkcję prezydenta i kanclerza. Niemcy pod wodzą Hitlera i NSDAP stały się państwem policyjnym, w pełni kontrolowanym przez państwo, w którym wszyscy musieli należeć do organizacji działających przy partii. Wielką wagę przywiązywano do indoktrynacji dzieci i młodzieży. Służyły do tego organizacje młodzieżowe, takie jak Hitler Jungend, w których młodzież miała nieustanny kontakt z nazistowską ideologią, osłabiającą wpływ rodziców, nauczycieli i innych autorytetów. Osoby o poglądach innych niż naziści, naukowcy, pisarze, artyści o lewicowych i liberalnych poglądach, ludzie pochodzenia żydowskiego byli zmuszani do emigracji. W celu upowszechnienia poglądów nazistowskich utworzono Ministerstwo Propagandy pod kierownictwem Josefa Goebbelsa, mające kontrolę nad radiem, gazetami, produkujące filmy, organizujące starannie wyreżyserowane uroczystości. Wszystkie te zabiegi sprawiły, że poparcie dla nazistów w społeczeństwie wciąż wzrastało. Prześladowania i zbrodnie nazistów do 1939 roku. Ludzie sprzeciwiający się władzy nazistów trafiali do powstających w całych Niemczech obozów koncentracyjnych, czyli obozów służących do przetrzymywania więźniów, gdzie ludzie ginęli z powodu niewolniczej pracy ponad siłę, głodu, chorób i przemocy strażników więziennych. Wśród więźniów obozów byli zarówno politycy z opozycji, działacze związków zawodowych, jak również duchowni. W 1935 roku zostały uchwalone w Niemczech tzw. ustawy, Noremberskie. Na mocy tych aktów pozbawiono ludność żydowską w większości praw obywatelskich, wprowadzono zakaz zawierania mieszanych małżeństw niemiecko-żydowskich. W listopadzie 1938 roku naziści zorganizowali ogólnokrajowy pogrom Żydów, zwany później od rozbitych witryn sklepowych Nocą Kryształową. Spalili wiele synagog, zniszczyli kilka tysięcy sklepów. Zamordowali wielu Żydów. Około 20 tysięcy Żydów wysłano wtedy do obozów koncentracyjnych. Po pogromie nastąpiły dalsze szykany. Sporządzono listę zawodów, których Żydom nie wolno było wykonywać. Wprowadzono zakaz wstępu do kin i teatrów. Żydów usuwano z posad nauczycieli akademickich, z urzędów i armii. Palono książki żydowskich autorów. Przejmowano ich przedsiębiorstwa. Bojkotowano sklepy. To nasiliło w dużym stopniu emigrację ludności żydowskiej z Niemiec. Dążąc do czystości rasy, naziści wykluczali też ze społeczeństwa ludzi niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Wielu z nich poddawano eksperymentom medycznym i mordowano. I to koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do następnych filmów i do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.